A to są nowi znowu? Chyba tak. Pokonali tamtych, nie? Witam, Artur Lisek. Witamy Państwa po raz drogę z Jorwetem, inne teksty. Wygraliście w poprzednim programie 9801 zł. Panie Jerzy, wiemy, a no że tak, pan oni jest kupili drogo tom pozostałych tak. graczy. Dlaczego pan się zdecydował na udział w turnieju? Namówiła mnie młodzież dlatego. A czy czasem nie dlatego, żeby mieć oko, kiedy będą świętowali zwycięstwo kolejne? Może bym pilnował. Jak oni odpadną teraz. Się bali. Warto pilnować, panie Jerzy, bo muszę powiedzieć, że drużyna, która kiedyś świętowała rekordowe zwycięstwo w awanturze o kasę, no to kapitan drużyny podczas imprezy stracił zęba. Trzeba na nich uważać. Witamy, mistrzu. Mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz drugi będziemy gościć ich w loży mistrzów Ręcista w następnym programie. Jest. Ale bo jeżeli uczynie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Obejdźmy, idziemy grać w Wiedźminucha. Temu zależnym. Otrzymują ode mnie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą Państwu. Już zieloni się ucieszyli nawet teraz. Bardzo dobrze. Są to pieniądze, które służą Państwu do licytacji. Zuje. A na moim kole jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy licytację. Drużyna, która ją wygra, będzie odpowiadała na pytanie. Będzie 1-3. Jeżeli prawidłowo, dostanie pieniądze na konto za to pytanie. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się w finale z mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Czy niebiescy mają ochotę na finał dzisiaj? Oczywiście. A jak zieloni? Pewnie. Żółci? Jak najbardziej. Brawa dla wszystkich 3 drużyn na dobry początek i losuje pierwszą kategorię. Dobra, spin. Pierwsza kategoria to biologia. Uwaga. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Jak się nazywa baba, która to wystrzała chłopa? Jaka baba? 500 po raz drugi, mam 600 proszę. 700, 700 po raz drugi, 700 po... Rzuci 800. Proszę, 800. 1000, mam 1000 po raz pierwszy, po raz dobra, 10 sekund, potem. A co to? Wyssała, powaga. Pierwszą licytację, szansa dla nich na niestety nie jest ich after. W pierwszym etapie biologia. Ale zależy, jak ile będzie trwało. Tkanka odżywcza dla zarodka w nasieniu. Jak się to nazywa? Bielmo? Dobrze. Może ty Paweł odpowiedź? Tak. Chciałbym odpowiedzieć. Proszę. Wyznaczam do odpowiedzi Pawła. To wydaje mi się, to, że to jest bielmo. To jest endosperma. Ale żeby nie było tak radośnie, pozostałym drużynom powiem, czyli bielmo. Tak jest! Ale on troluje. Pieprzony w dupę. 2100 zł trafia na drużynę niebieskich i mają 6100, za nimi zieloni 4700 i żółci 4200. Mamy jeszcze 5 pytań do końca tego etapu, zapowiada się hibernacja bardzo ciekawa rozgrywka. I czekam na Wiedźmina 4. Również po reklamie. Państwa po drugiej stronie telewizora ponownie oglądacie pierwszy etap awantury o kasę. Mam cię odbanował? Dobrze. 600 na koncie, potem zieloni 4700 i żółci 4200. Każda jeszcze drużyna ma szansę na finał, bo jest 5 pytań do końca tego etapu. Ja jest łaska mała, a no to swoją drogą. 400 kalorii, 50 gram bałka, co zjeść? Ciastka Oreo. Całą pakę, 500 gram. Mam na kole podpowiedź. Można teraz kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 była złotych z konta każdej drużyny. I tam była wieża i baba. Rzuci 300. Nie wiem, 400. Jak ja ją nazwałem? Nie wiem. Ja jej nie nazywałem.
Nie, nie, 500. No. 500, proszę. Niebiescy 600. 600 niebiescy, 600 po raz drugi. Plan powiedzmy nie poślizg? I 600 po raz trzeci. Ostatnio poślizg był. Nie pamiętam kiedy. Przydałby się. Kupili niebiescy podpowiedź za 600 zł. Pokażujcie mi, ile kasy jest, nie? Dobra. Co u zielonych? Zły podział obowiązków? No trochę. Najlepiej Gwind zawsze będzie jest tak, kiedy ktoś inny liczy, a inny licytuje. Tak robimy. Bo wtedy jest łatwiej. Ciężko jest licytować i liczyć, chociaż był kapitan, który to robił sam, a to właściwie jeden nam się zdarzył na 100 odcinków, co sam licytuje, sam liczy. No. Mówcie, jak ja albo gram... Ty Ibiszysz podpowiada wprost ludziom, żeby pomagać w liczeniu. A kto liczył u zielonych? Nie wiem. Linearto, no. A pani Kamila jak pomaga w licytacji? No zaraz będę pomagać czynniej. Dobrze, ale tylko proszę nie mylić kapitana. Najlepiej jak jest... A kto jest księgowym u niebieskich? Kim? Księgowym. Jeszcze nie wybraliśmy. No to aby do końca gra, rzuci. Licytuję, jestem księgowym. Pan sam licytuje, tak, tak. O proszę bardzo. No dobra taktyka, co prawda na razie najlepiej idzie niebieskim, jeżeli chodzi o wygranie licytacji, ale spokojnie, 5 pytań jest cały czas... W ogóle nie ogarniałem, co on pyta, a on im podpowiada teraz. Podpowiada im w tym momencie on. Bo tam powinien być zawsze ktoś, kto liczy i... Żeby mówić, ile do bloka, nie? Kategoria to polska muzyka rozrywkowa. Jaka persona? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Rzuci 500. Proszę 500 do żółtych. Niebiescy 600. Jest 600. 600. No bo jak ktoś liczy, to mówi, ile do bloka, nie? A tak to czasem się mylą w bloku. Bo ja się zgłosiłem ci starter, wiesz? Ale nie dało się. A nie, czekaj, zgadzał się. I tak, powinna być. Ej! Trochę wzięli, no źle nie jest. Bo pan Jarosław bał się, że pozostali go zablokują, bo wszyscy mieli. Mogę zamknąć po awanturze. Nie ryzykuję, albo będzie 6800 na koncie i prowadzenie w grze, no albo niestety będziemy musieli żółtych pożegnać. Który zespół folkowy wylansował przebój Jacłek Wolny? Co w dupa? Słuchajcie, koło podkurza, nie kojarzy mam szakoś tego? Tak, kojarzy, to jest pijon, tylko... Golec? Nie wiem. No jak? A czy pasuje, to dziwna wymowa, ale myślisz? Czy TikToki będą? Golcowie? Nie wiem. Jak będzie mi się chciało? Odpowiednikiem jakiego słynnego sportowca jest Najdub z Wiedźmina 2? O, takie pytania byłyby w nowej awanturze, no. To byłoby dobre, no. Witam, mogli. No niby bracia, wiadomo, jacy pasują. Bo dziwna wymowa, nie? Czas minął, panowie. Nie wiem. Nie wiem, ja myślę, że o tej Bokominie myślę. Dzięki, Edyt, za 10 lat. Proszę odpowiedzieć. Będą to bracia Golcowie. Golec Orkiestra. Niestety nie. O, niebiescy włożyli do puli 1500. Tak czy nie? Wydaje mi się, że nie. Ale nie wiemy dokładnie, kto to. Zieloni, tak czy nie? To jest podchwytliwe. Chyba będzie. A moim tak. zdaniem nie. Moim zdaniem będzie. Niestety nie. Trybunie Tutki. Co to w dupę jest? Bardzo musimy podziękować drużynie żółtych. Dziękujemy panom bardzo. Nie zdobi tych trebusów. Ale po co mi skalowanie w Wiedźminie, jak ja biję moba, który ma 15 leveli wyżej i pada jak szmata. Skalowanie by nic tu nie zmieniło przecież. Po prostu ta gra jest łatwa. Musisz to zaakceptować, widzę. 6800 zł. Ale ja mam pytanie, bo taka dziwna nić się
koleżeństwa. No jak może być ciężej, skoro skalowanie polega na tym, że moby z niskim levelem się przeskalują na mój, ale z wyższym się nie przeskalują na mój, bo byłoby jeszcze prościej. A i tak te z wyższym padają jak gówno, no kurde. Się między zielonymi a niebieskimi, jak to jest? To nie był żaden sojusz, na pewno. Bo widziałem, podajesz sobie ręce tak przeciwko żółtym? Myśmy się zaprzyjaźnili, czekając na program. A, zakolekowaliście się przed programem jeszcze, niestety, tak? Niestety, no. Tak. Mili ludzie bardzo. Ale rozumiem, że te 6800 to każdy chce przejąć. Oczywiście. Tak? Tak. I nie oddamy tego łatwo. Dobrze, w takim razie losuję kategorię. Odwieziecie nas. Na pociąg chociaż, dobra. Odwiedzicie się wzajemnie? Nie, podwieziemy. A odwieziecie ich, tak? Dokąd? Znaczy oni nas. Na pociąg. No tak, ale wy chyba z Kierniewicy, tak, i Warszawa. Jak piszesz raczej. No tak, na dworzec, nie? Aha, bo oni chyba z Wrocławia, tak, z kolei. Taka gra po prostu, nie? Odwieziecie na dworzec, tak? Oczywiście. A jak przegracie, też? Też. Nie wiem, Rukaszu, o co chodzi, serio. Wrocław słynie z gościnności. Losujemy kolejną kategorię. Ale skalowanie jest ścierwem pieprzonym, bo to jest useless. Światowa muzyka rozrywkowa. No, jakbym poszedł w tym momencie na questa, który mam na 50 level, na jakiegoś tam zlecenie, na jakiegoś golema, to może bym go bił 10 minut, ale pewnie i bym nie miał na hita, pewnie i tak by się go dało zabić, bo mam 100% iframe'ów na rolach, to jest i tak bez sensu iść tam i marnować teraz czas, a możemy w tym czasie fabułę, bo na tym Wiedźmin 3 polega, na fabule, a nie na napieprzaniu bossów przez 10 minut, bo to i tak jest banalne, bo ma dosłownie jeden hit i nic więcej. Więc po prostu sobie grajmy na chillku, bo ta gra nie ma być trudna, nie? Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 500. Ale jak pamiętasz, że było trudniej? Może było trudniej, jak grałeś to 10 lat temu, jak miałeś 12 lat, no. To jest inna sprawa, nie? Jak ja grałem w Mario, jak miałem 10 lat, to też się wydawała trudna gra. A potem się okazało, że się tylko w prawo biegnie. 800 po raz drugi, 800 po raz trzeci z programu. Czemu on tego nie przelicytował, zielony? Powiem szczerze, że prowadzę już chyba setny program, ale kompletnie nie rozumiem tej 95. licytacji, która miała miejsce. Panie Tomaszu, było w puli mnóstwo pieniędzy, trzeba było to brać. Ale mi nie przeszkadza, widzowie, dla mnie to nie jest minus, Wiedźminie. W sensie to byłby plus, jak byłoby trudniej, ale to nie jest jakiś minus, że jest łatwo. Po prostu ta gra taka jest. No dobra, Zowa Bank trzeba było grać, przecież toczy się rozgrywka, wejść się do finału. Nie jesteśmy z tego dobrze, poczekamy jeszcze chwilkę. Ale na co pan poczeka, jeżeli oni odpowiedzą, będą mieli 11 400, wy 2 200. To coś przywieziemy do domu. Rozumiem, Maciej. Chyba, że taką macie strategię. Niebiescy grają światowa muzyka rozrywkowa. Pewnie tak, Rukaszy, to prawda. Spójrzcie, panowie, na ekran. Jak nazywa się ten artysta? Jak to jest ten, co Boromira grał? Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Bob Geldof? Ale co, bierzemy podpowiedź? Albo Keanu Reeves. Tak, oczywiście. Dobra. Nie jesteśmy pewni, więc skorzystamy z podpowiedzi. Nie? A jaka to jest kategoria? Muzyka rozrywkowa. Eric Clapton, Joe Cocker, Chris Rea. A jest taki jak Bob Dylan, znany. Tak, faktycznie? Może to on. Dobrze, wyznaczam do odpowiedzi Romana. Ale to chyba był piosenkarz. Jest to Eric Clapton. Tak jest! A. No to luj. $8200 trafia na konto drużyny niebieskiej. Co na to pan Tomasz? Trudno. Lodzi, no by oglądaliśmy kiedyś taki kanał. Ale co z waszą licytacją? Czy przygotowaliście się do programu? Przygotowywaliście się? Przygotowywaliście się. Ale jakiego bossa ja zabiłem w Wiedźminie 3 dwoma uderzeniami? No, żadnego. Bossom zadaję trochę mniej. No są proste, ale... Widzę, tu nie problem polega na tym, że bossy mają mało czy dużo HP, tylko na tym, że mają jeden atak. A ty masz rolę, popiję przed nią OP, nie? I tyle. No nie wyszło. Ale może jeszcze coś popróbujemy, no już nie mamy szans, ale spróbujemy, no. Trzy pytania do końca, 11400 mają niebiescy, zieloni. Ja nie wiem, o którego bossa chodzi w sumie. Kolejną kategorię. Trzy do końca.
Nie roluj. Geografia świata. Nie roluj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 złotych z konta każdej drużyny. Słucham państwa. Wywalam skilla. Niebiescy 400. Zieloni 500. Zieloni 500. Niebiescy 800. Zieloni 1000. 1000 zieloni. Niebiescy 1200. Podobno jest, Rukaczu. O! No nowa edycja będzie od chyba października w telewizji. Awantury. Księdzie dało, to obejrzymy na streamie. Walczymy, dobrze. Zmiana strategii. Jak brzmi nazwa stolicy Peru? Nie mam w dupę pojęcia, no nie wiem. No. Jest to Lima. Tak jest! Lima. Aha. Paragwaj to jest państwo, a nie miasto. 3400 to jest stamtąd jest yerba. Niebiescy mają 10200. Dwa pytania do końca tego etapu. Wiedźmin 3 był i będzie prosty, ale przychodzą mody z pomocą gra... No tak, są, widzowie proponowali, ale ja nie gram... Jak gram pierwszy raz w gierkę, to nie gram na modach. Jeżeli będziemy grali przed Wiedźminem 4 za 5 lat, znowu w trójkę, no to się wpieprzy jakieś mody na utrudnienie i tak dalej, na obcinanie ludziom każdej kończyny i tak dalej, jeżeli takie są. I no, i się utrudni tą grę, ale no gram pierwszy raz, to wiesz... Ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, czy to będzie łatwe, czy nie. Przecież mnie ludzie tak straszyli z jedynką, potem z dwójką. Ale o trójce w sumie nikt nie straszył, że będzie trudna, więc chyba powszechnie jest uznawana za łatwą. Najbardziej to mnie straszyli widzowie z jedynką, a się okazała banalna, no. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 600. Zieloni 600. Niebiescy 800. No, Lukasz, a po prostu pierwszy raz się lubię z modami. 1000 to zielonych, 1000 po raz drugi i po raz trzeci. A czemu tak oddają pieniądze niebiescy? Mogliby ich do odciny wydoić, nie? Są na drugim miejscu. Dobra, cicho, no to co? W porządku jest. Jak nazywamy odcinek łączący środek sfery z którymkolwiek jej punktem? Sfera. Co? No. Promień? No bo sfera. A, no ta. Nie, no to musi być promień. Proszę. Proszę. Dobra, muszę. Ale sfera. A jest. Promień, no. Środek sfery z którymkolwiek jej punktem. Ile czasu? Z którym? Nie, 3 razy. A i to weź podpowiedź. Jak nazywam odcinek łączący? A ile za podpowiedź? Ale mało pieniędzy. Tak. No 1800, no, no, no tak. No zagram, przyjawę. Dobra, na razie oglądajmy, pogadamy o Wiedźminie na Wiedźminie. Bo od 20 minut gadamy o Wiedźminie na awanturze, nie wiem co się dzieje na ekranie. Dobrze, 400. Dobra. Średnica. Promień, no. Ty, a styczna, było coś takiego. Ale nazywamy środek łączący środek sfery. Nie interesuje mnie. Ale chyba promień. A, styczna to jest ta z zewnątrz? Co się tak obok, tu jest kółko, a tutaj ona? Czy nie? A ja bym powiedziała promień, no przecież... Nie, promień tylko ze środkiem. Co? Promień tylko ze środkiem. Tak? A, no. Ej, zobaczę, dzięki. No to promień, przecież środek. No dobra, promień. No, to co, promień? Tak. Nie, chyba sieczna przecina się w dwóch punktach okręgu. Pan Arkadiusza, tak jest. Yeah. 1800 zł wędruje na konto drużyny zielonych. Mają 3800, ale mocno cały czas prowadzą niebiescy. 9400 ostatnie. Nie mają szans. W ogóle niebiescy jakoś mogli bardziej ciąć, w sensie do odciny lecieć. Bo nie mieli 11k ponad. No wiem, zjem frytki, czekam. Możliwe, że będę mógł oglądać, no. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Po prostu do września czy października, no nowej awantury. Muszę z Kikiem ogarnąć kontrakt i tam będziemy mogli. Chiluj.
zobaczymy, czy pani Kamila gotuje. Nie bardzo. No może któryś z panów? Bardziej. Spaghetti umiem. O proszę, no to już coś. Z jakich herbat ewentualnie, z jakich orzechów uzyskuje się koprę? Koprę? Kokosowy, to? Tak. No, już. Co? Udzielam odpowiedzi. Udzielam odpowiedzi, no będą to orzechy kokosowe. Tak jest! Linarto, no. Powiem ci tak, gdyby był, tam można by wszystko oglądać, nie? Filmy jakieś, do puli drużyny awanturę nową. No to powiedzcie, czy niebiescy są zadowoleni z obrotu spraw? Tak, oczywiście. A zieloni? Żałujemy tego Claptona bardzo, bo byliśmy pewni tego. To jak nie, Linarto? Bez odpowiedzi wiedzielibyśmy, no ale trudno. Myśleliśmy, że coś będzie dorzucone, może coś, ale nie dało rady. Wygranej w takim razie. No tak, ale 400 na koncie i podrzucą was na dworzec. Życzymy im powodzenia. Pozew wybiegał. I pozew dostał na Max Bana, ale bym nie dostał. Proszę, chcę pogratulować niebieskim, bardzo proszę. Co ty gadasz? Serio? To nie da się tak na kiku? A to do dupy. Pamiętam, się dało kiedyś. Tak więc zieloni 4100 wygrali w naszym turnieju i przyznałem wszyscy państwo, że to jest bardzo sympatyczna drużyna. Wielkie brawa dla zielonych. Zieloni won do domu. Siema narko, tron, zero. Wygrali przynajmniej do tej pory 9100 zł i panów witam w finale. Gratuluję. Persem to tak jak demon, ale nie. Weszli niebiescy z kwotą 9100 zł. No panowie, dobrze szło w pierwszym etapie. Powiedzcie, jakie mieliście założenia przed grą? Wygrać. Ale ważne jest, jaką wygrać? Kwotą... Nie, przejść do następnego programu. Wydaje się, że jesteście dobrze przygotowani do gry, w przeciwieństwie do zielonych, którzy posiadali dużą wiedzę, ale po prostu nie potrafili licytować. Czy panowie specjalnie się przygotowywali do naszego programu? Tak. Tak. Jak to było? Powiedzcie. Znaczy, ja z synem tutaj. Tak. Trenowaliśmy wczoraj pewne strategie. I jak? Zastanawialiśmy się nad tej ewentualną potem działalnością, jak będzie na przykład. Ty, a on wygląda jak ten programu. Taki z Francji, z mordą zrobioną. Taki francuski miliarder, czy z Włoch, wiesz który? Taki z memów jest, co ma mordę taką zbotoksowaną. Działalnością, jak będzie... jak on się nazywa? W czasie programu. I warto przygotowywać się do awantury o kasę. Witamy niebieskich w finale. Mistrzowie wchodzą do gry, mają 10700 zł. Jak państwo oceniają grę niebieskich w pierwszym etapie? Są dobrze z biologii, widać. Nie wiem, jak on się zbiło, ale był taki... z muzyki, gdyż musieli wziąć podpowiedź. Jego tylko z mełów ryj znam. No, a pozostałe kategorie się pewnie okaże na niedługo. Wolelibyście grać z zielonymi? Być może. Tak. Sympatycz dla koloru, którego sami mieliśmy. Poznaliśmy zielonych również wcześniej, także... Witamy mistrzów w finale. Graj niebieski? Pieprzyć im dupę, odpadli. Nie, bo to zieloni wygrali. Drużyna, czekaj, wygra licytację, czy ja jestem już daltonistą klasy? Jeżeli odpowiada prawidłowo, wygra pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest sześć tak, pytań w finale. Tak, no, Ander, wygra program. Andre. Zasiądzie w loży mistrzów dwóch w następnym programie, było, no. Która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję. A niebiescy wygrali. A racja, no. Nie, zieloni. Bo zielony kolor jest. Nie. Ja mam tylko w głowie Wiedźmina. Film światowy. Nie no, niebiescy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. No ta, jak ich grę oceniam? No jak gówno, bo mogli doić. Wiesz jaki jest problem, że mistrzowie to też takie szczochy, że no raczej oni wygrają. Mam 700 proszę, 700, 800, mam 800, będzie więcej albo nie, 800 po raz drugi i trzeci, sprzedaż. 1500 zł, kuli szansa dla mistrzów na podrobę. Użyłeś się na kolab z Chappy Cherry, wzięła inną anime dziewczynkę? Jak inną niż ja? Na gra Sugar, bohaterka filmu pół żartem, pół serio. Na czym? Na
czym Łukasz? Nie wiem, na czym jest. Flet. Ja nie mam pojęcia. Szukam. Powiedziałeś, że robimy coś, nie wchodzę. No tak, ale miałeś jakąś tam... Mówię. No to sobie pomyślmy jeszcze. Mandolina jakby. Nie wiem, co to za film. Nie bierzemy to powiedzi. Chodź, mam czas, spokojnie. Na flekę? Na chodź? No ale to poczekaj, no ale jak, na czym ona to mogła grać? Na czym ona to może grać? A widzieliście? Skrzypce? Było skrzypce? Nie skrzypce. Powiączeli? Nie, na skrzypce raczej nie. Na mandolinie może. Mandolina, dobra. Myślimy, że może to być mandolina, chociaż pewnie nie jesteśmy. A jaka odpowiedź będzie? Mandolina. Mandolina. A niebiescy wiedzieliby? Tak. Tak. Ciekawy jestem? Ukulele. Ukulele, tak. Ukulela. Niebiescy się cieszą, bo 1500 zł trafia do puli następnego pytania. Mistrzowie mają 9900, niebiescy 8400. Nie wiem, co to jest za film, chociaż tytuł jakiś znajomy się wydaje, ale nie wiem. Przypomnę, że do puli następnego pytania przychodzi 1500 zł, kategoria przysłowia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Mistrzowie 500. Pula jest. Pula jest, pula jest. Mistrzowie 600. Pula jest. Proszę. 800. Po raz drugi i po raz trzeci. No, ci mistrzowie, no mówiłem ci od początku, że to są takie miornoty. Odpowiadają niebiescy. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w dlatego się znajomy tytuł. Kto według przysłowia przybędzie do domostwa, gdy kot się myje? Diabeł. W polskich powiedzeniach zawsze jest diabeł. Musi być diabel. Gdy kot się myje, diabeł... No, ja to się nawet nie rymuje, nie mam rymu do tego. Może mysz, jak kot się myje, to... Ale czy musisz mieć do rymu? No nie mam. Kot się myje, ten gość przychodzi. Gość do... Ale to jest coś innego. Gdy kot się myje, do domostwa... Ja mam pytanie, możemy kupić diabeł? Podpowiedź? Proszę bardzo. No i nie ma słowa. Luj. A żartuję. No 300. Co to znaczy przybyje? Czekam na poważną propozycję. Dobrze, 500 zł. Gdy kot się myje, stary ładuje w szyję? A, proszę bardzo. 700 zł biorę z konta niebieskich i oto cztery warianty. Goście, listonosz, sąsiadka, teściowa. Ty może teściowa? Gość. Gdy kot się myje, teściowa... Odpowiadam na pytanie. Wyznaczam Romana do odpowiedzi. Goście. Tak jest! A? Co? Wędruje sobie na konto drużyny niebieskiej. Nie, muszę znaleźć to przysłowie. Gdy kot się umyje, tak? Przysłowie. Ale nie ma czegoś takiego. Przysłowie. No i jak? Jak powiada przysłowie, kot się myje, będą goście. Ja pierdolę, polskie przysłowia. Nie mogę wyjechać. No niezłe przysłowy, ty śmieciu, co to żeś wymyślił. A potem się te w szkole uczysz, bo niby to powiedział jakiś znany typek 300 lat temu. Śmieć jakiś. No co to w dupę za gówno? A mistrzowie mają 9200, więc sytuacja jest bardzo wyrównana. Kto wygra finał, wyjaśni się po reklamach. Do zobaczenia. Wina z gówna, jak to się nazywa? Nazwę podaj. Witamy państwa ponownie. Trwa emocjonujący finał między drużyną mistrzów a drużyną niebieskich. Niebiescy przed przerwą reklamową. Jak chłop myje dupę, diabeł mu okrada chałupę. O! 900 na koncie. To ma sens. Mistrzowie 9200, jeszcze 4 pytania do końca gry. Tylko się myje, teściowa nie żyje. No i pasowałaby ta teściowa, nie? Odpowiedzi, a nie ma. Kategoria. Chemia. No i luj, no. Przysłowie z dupy. Nie wiem, kto to wymyślił, no. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. 400, proszę. 400 po raz drugi. Boże, ci mistrzowie, ty.
W ogóle ten kapitan niebieskich to jest Ratatouille plus Zuckerberg, nie? On tutaj zbierał fundusze albo na Facebooka, albo na otworzenie restauracji. To jest ciekawe. Który związek w stanie stałym nazywamy suchym lodem? Co? Jakiś wyraźny. Suchy lód. Dwutlenek węgla. Dobrze mówi? Dobrze, odpowiadam. Jest to dwutlenek węgla. Tak jest! Okej. Ja tylko zastanawiałem się, panie Pawle, dlaczego pan tak szepcze? Słucham? Dlaczego pan szepcze? No tutaj kapitan odpowiada. A śmiało! Który wstęp dziś? 14. Musi dobrze. Dobrze? Pan Paweł, a na razie ośmieli was 700 zł, które wędruje na wasze konto. Zwiększyliście swoją przewagę nad mistrzami. Macie 10-200, ale mistrzowie za trzymają wcześnie? Się mocno. 8-900. Jak? Kategorie do końca. Jak za wcześnie? Rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację. Po 200 zł jak zawsze biorę z konta każdej drużyny i słabaństwa. O 14 z etatu wraca mnie fair, no a ja do etatu siadam o 18, to masz farta. 14 wolne, okna można umyć dla Jezusa. Niedługo święta. Proszę, 700. Choinkę czy mam? Ja nie jestem poganinem, poganem, czy jak tam się mówi. No to będą mieli dużą przewagę nad niemieckimi. 11 400 zł. Ja tylko marzannę zabiłem. Czy się spaliłem. Żeby przegnać jakąś tam porę roku. Ej, to znane, nie? Co to? Kurde, jak to brzmi jak gówno, co to jest? O co będzie pytanie? Jak nazywa się ten instrument Indian andyjskich? Instrument Indian andyjskich. Jak nazywa się ten instrument co? Indian andyjskich? Piszczałka? Chleb? Czemu nie grzemy? Zapytaj się zajmę. Flet andyjski. Zapytaj się. Zapytaj się. Zapytaj się, proszę cię. Jak by to nazwać? Łukasz, mówię ci, zapytaj się o podpowiedź. Ładnie, jaki co znasz. Póki czas jest. Zapytaj się, Łukasz, o podpowiedź. Zapytaj się, to jest profilatyczne. Niestety mistrzowie nie wiedzą. Kenacho. Kenacho. Panie Łukaszu, cała drużyna pana prosiła, żeby skorzystać z podpowiedzi. Dlaczego pan nie wziął podpowiedzi? Spodziewałem się właśnie takiej egzotycznej nazwy, także cztery egzotyczne nazwy nic by nam nie dały. No, ale można strzelić i 500 do przejęcia było. No tak, ja wiem o tym. No trudno. Trudno. 5100 złotych przechodzi do puli następnego pytania. Zupełnie złe mopy. Mają 6300 na koncie, a niebiescy 7700. Studio niby przetrzeć i niech wypieprzałem do chaty, nie? Dwie kategorie do końca. Dobrze zrobił? Nie. Polskie seriale. Pieprzyć go.
Teraz blok dla nich i Louis. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Pisowie na bank! Ty, no i jak on i tak planował pójść w bank, to mógł coś tam podpowiedź. No i dobra, Marek, ten jaraś. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 11 600 zł, ale jeżeli nie... Teraz już odpowiedzi nie będzie miał. Jestem Żydem. Dzięki, chłop. Chłop dał na Golibordę 5 zł. Proszę dokończyć przysłowie psa, bym nie skrzywdził, ale elfa bym... Elfa, no wiadomo, no. Mógł pan zablokować, prawda, panie Patryku? Tak, nie zdążyłem. Nie zdążył pan. Był pan Łukasz. Był bardzo szybki. Spójrzmy na ekran. Swój pan! Hej! Ej, nie ma kiepski. Swój pan! No co robisz, mitomanie? Przecież wołam stój, tak? Mitomanie, on powiedział? Spokojnie, malucho, bo się naderwiesz, ty. Baranie. Tylko nie baranie! Tylko nie baranie! Dźwiguję ten! Otóż tu jeden, ty kretynie jest! A gdzie? Gdzie ty? A ty gdzie? Cholera. Kim z zawodu jest bohater, w którego wcielił się Jerzy Kryszak w serialu Alternatywy 4? Opowiadamy, jest lekarzem. Spójrzmy, czy to jest dobra odpowiedź. Panie doktorze, czy ta operacja jest konieczna? Niech pan uspokoi. Ubijemy się raz na. Tak jest, lekarzem! Farciarze pije przeni. Oby dołożył Ibisz. 600 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. Irytują mnie. Myślę sobie, że może taka była strategia pana Łukasza, żeby nie kupować tej podpowiedzi, mieć więcej do przejęcia. A niebiescy mają 7,5 tysiąca złotych. Skip ich. Ostatnie pytanie w finale. Dołóż, 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 dołóż. No mistrzowie Czarna skrzynia. Ty, ciekawe czy mistrzowie do odciny będą lecieć? Czy ci od razu odpuszczą? No, do zera. Powolutku. Zawartość czarnej skrzyni to do zera? Oczywiście tajemnicą. Czarną skrzynię otworzymy dopiero do... Że po stówce licytować? Dobrze mówi w czarnych baba. Każdej drużyny i słucham państwa. Niebieskie 400. Niebieskie 400. Niebieskie 500. 500 mistrzowie. Niebieskie 600. 600 niebieskie. No nie mają szans raczej kupić się niebiescy. Niebieskie 1000. Ale nieprzewidywalni są mistrzowie. 1400. 1400. 1500. 1500. 1700. 1700. 2000. 2. Niebieskie 200. 2000 proszę. 2400. 2400. Po 100 mu baba mówi, a ten leci. Ty, no do odciny polecą niebiescy, myślicie? Ty, może niebiescy za wszystko kupią. Będą 4 auta i luj. No w tym momencie, jak już tyle wsadzili niebiescy, to już kadę odciny powinni. Bo już to... już pieprzyli gra i tak. Pewnie i tak nie dołoży. Chyba nie dołoży i bisz, ale nie wiem. 6 do odciny to potem złotówka. 1000 mają. Blok. Blokuj ich, bo ci zabiorą. Blokuj ich, bo na bank pójdą. No. Nie, dobrze zrobił, bo serio by ci wabank już poszli. Za 800 to się nie opłaca grać nawet. Ale wydymał w dupę tych niebieskich. No nie dołoży i tak. Chyba, że dołoży, no nie wiem. Mistrzowie powiedzieli, że ja pierdziel. Zablokowali niebieskich. Zablokowali. No jak dołoży, ale mała szansa, no. Bo on rzadko dokłada, jak mistrzowie wygrywają. Zazwyczaj dokładnie jak mistrzowie przegrywają, więc zobaczymy. Czy nie?
i żadnych szans na walkę. Teraz niebiescy mają 800 zł na koncie, a mistrzowie 400 i czarną skrzynię, którą otworzymy po finale. Ostatnie przed nami. Jak ci niebiescy zrobią winka na nich, jak dołoży, to niezły lujek. Jeszcze złotówka albo ogórek i pełnia szczęścia. Kategoria Polak Polakowi Polakiem. Rozpoczynam licytację, biorę od każdej drużyny po 200 zł, dorzucam do puli 3-300 i słucham państwa. Ej, niebiescy! Chcę powiedzieć, że nie jestem pewny, kto był pierwszy, a ponieważ mamy bardzo ważny moment w grze, na wszelki wypadek sprawdźmy, jak to było. Niebiescy jogurek. Słucham państwa. O nie. Mistrzowie. A więc widzieliśmy wyraźnie mistrzowie 800. Aj, niebieskie gówna, nie wiem kto gorszy, ty, czy czarni, czy niebiescy. Ile medali olimpijskich łącznie wywalczyli w Atlancie polscy zapaśnicy w stylu klasycznym? Zero? Nie no, coś chyba mieli, no musieli, nie? Chociaż brązowe. Panie Krzysztofie, ile kosztowałaby podpowiedź? Jaka jest państwa propozycja? Wiesz ile? Tyle. Zero? 4, 6, 5, 3. Oni gadali chyba 4 wcześniej, nie? Kto mógł tam zdobyć? 3. Więc ja daję 6. 5 albo 6. Nie, 4 albo 5. Ja nie mam zdania na sobie, zdecydujcie. 5, bo ktoś tam zdobył. Dobra, widzowie, co jest w czarnej, bo tutaj to oni i tak już wygrali odcinek. Oprócz tego. Jak będzie Z. Ale nie, bo nie tylko złoty. Ale 7 było łącznie. Nie, ale złoty, wszystkich. Nie złoty. Ogórek. Ja, 5 powiesz? Ja wszyscy 5. Spokojnie, słoik ogórku. Myślimy, że to będzie 5 medali. Jakie? 4 złote. Ale nie. I brąz. 3 złote. Jeden srebrny. I jeden brązowy. Pięć! O kurde. Ugrali to, ugrali. Zoba. 4300 złotych wędruje. Ty, oni jednak będą opewnić sobie teraz 300 programów. Tak więc proszę państwa, wszystko jasne. Ja muszę bardzo. Ale niebieskich wydoili z 10K. Tylko 600 zł, ale naprawdę reprezentowaliście bardzo wysoki poziom gry. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawo dla niebieskich. Natomiast mistrzowie w dzisiejszym programie wygrali 6100 zł, a w sumie w dwóch programach łącznie wygrali 15901 zł. Dziękuję bardzo. Tak, wykaszłoby. Nie no, ja ich średnio lubię, ale jak wygrają dużo, można ich kibicować, jak będą mieli potencjał. Czarną skrzynię, pamiętacie za ile kupiliście? Za 7,5 tysiąca. Za 7,5 tysiąca. Koperta. O! Ogórek ostatni był, to nie będzie, nie? 5000 zł. Oni za to dali 7,5. Ale dobra, i tak już są mądrzejsze teamy. W pierwszych odcinkach jak dali 10K za skrzynkę, a tam było 5K, to się cieszyli jak porypani. Nie wiem, czy im kazali, czy oni tak nie ogarniali, ale tu już się tak nie cieszą. Najmniej niebiescy nie mają. Też byliby na minusie. A jeżeli
państwo chcą walić się z nami, wygrywać pieniądze, sprawdzić swoją wiedzę i talent do licytacji, zapraszamy. No lepszy mi złotówka w ogóle, prawda? 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia. Gdybyś dołożył do puli, byś szli na zero? No ta, masz rację, no. Ale jeszcze podpowiedź kupili. To nie wiem. Nie pamiętam za ile. Ja bym przeżądam gdzieś, ja bym dam atę. I znowu sukces. Merda. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę